Zapraszamy na program poświęcony najnowszej historii Polski. W każdy wtorek krótko i na temat mówimy o ludziach, sprawach i wydarzeniach, o których warto pamiętać, szczególnie w najbliższych dniach. Co dziś zobaczymy? Przymusowa przeprowadzka. Powiemy, dlaczego zaraz po wojnie 140 tysięcy osób zostało przesiedlonych na drugi koniec Polski. Niezłomny rotmistrz. Przypomnimy losy bohatera, który z własnej woli trafił do obozu zagłady, a potem z niego uciekł. A na koniec dowiemy się, jak to się stało, że wielki Lenin w Nowej Hucie stał się punktem zapalnym. Zaczynamy od przymusowej przeprowadzki 140 tysięcy osób. W 1945 roku kończy się wojna, ale nie w całej Polsce. Na terenach, które po przesunięciu granic są południowo-wschodnimi krańcami Polski Ludowej, wciąż trwają walki. Pogranicze jest w ogniu. Oddziały ukraińskiej powstańczej armii, czyli UPA, chcą wyrwać te ziemie Polsce, walczą o niepodległą Ukrainę. Władze PRL próbują najpierw dobrowolnie, a potem przymusowo przesiedlić zamieszkujących na Rzeszowszczyźnie i Lubelszczyźnie Ukraińców do ZSRR. W tej sprawie podpisana jest międzypaństwowa umowa. Przeciwstawia się temu zbrojnie UPA. W tej sytuacji dowódcy Ludowego Wojska Polskiego planują akcję, nazwaną później Wisła, pozwalającą na równoczesne rozprawienie się z UPA i przesiedlenie Ukraińców, którzy pozostali jeszcze w Polsce południowo-wschodniej, ale już nie do ZSRR, tylko do północnej i zachodniej Polski. 28 marca 1947 roku w Bieszczadach, w zasadzce UPA, zastrzelony zostaje generał Karol Świerczewski, ówczesny wiceminister obrony narodowej. Władze nadają temu wydarzeniu wielką rangę. Na tym propagandowym filmie, pochodzącym ze zbiorów IPN, komunistyczne służby odtwarzają okoliczności, w jakich doszło do zabójstwa generała, o którym komuniści mówili, że kulom się nie kłaniał. Do dzisiaj pokutuje taki mit, że główną czy jedyną wręcz przyczyną przeprowadzenia akcji Wisła było właśnie zabójstwo generała Karola Świerczewskiego Waltera przez Sotnię UPA, zabójstwo dokonane 28 marca 1947 roku w rejonie wsi Jabłonki. Tymczasem plany do tego, żeby całkowicie przesiedli ludność ukraińską z terenów Polski Południowej i Wschodniej, istniały już w roku 1946. Na spokojnie planowano taką akcję jesienią 1947 roku, natomiast tutaj zabójstwo generała Waltera, generała Świerczewskiego spowodowało, że władza po pierwsze przyspieszyła te działania, a po drugie zyskała taki propagandowy pretekst dlatego i uzasadnienie, tak, dlatego, żeby tą operację przeprowadzić. Decyzja o przeprowadzeniu akcji Wisła zapadła na posiedzeniu Biura Politycznego Polskiej Partii Robotniczej 29 marca, dzień po śmierci generała Świerczewskiego. Powołano grupę operacyjną Wisła, a do akcji przesiedlenia skierowano ponad 20 tysięcy żołnierzy i milicjantów. Z bratnią pomocą pospieszyli towarzysze z ZSRR i Czechosłowacji, obiecując blokadę granic. Ostatecznie akcja Wisła rozpoczęła się nad ranem 28 kwietnia 1947 roku. W ciągu około 3 miesięcy przesiedlono ponad 140 tysięcy polskich obywateli pochodzenia ukraińskiego, ale także Łemków, rodziny mieszane, a czasami i Polaków. O tym, kto był prawdziwym Polakiem, decydowały władze. Pozostali musieli wyjechać. Przymusowa wywózka pomogła w szybkim rozgromieniu ukraińskiej partyzantki. Większość oddziałów UPA została rozbita. Do dzisiaj niektóre osoby, w tym niektórzy historycy, twierdzą, że przeprowadzenie akcji Wisła było jedynym sposobem na to, żeby rozprawić się z podziemiem ukraińskim na terenach południowo-wschodniej Polski. Tymczasem tak naprawdę istniały inne metody, które komuniści zresztą stosowali chociażby w przypadku podziemia polskiego, tak? Czyli przeprowadzenia wojskowej operacji przeciwpartyzanckiej, na przykład na przełomie roku 1946-1947, która nie uderzyłaby w całość ludności cywilnej zamieszkującej na tych terenach. Nie zdecydowano na takie rozwiązanie, wręcz można domniemywać, że tak naprawdę działalność słabej, bo to też należy podkreślić, już wówczas ukraińskiej powstańczej armii liczącej nie więcej niż 2-2,5 tysiąca osób na tych terenach, stała się bardziej takim pretekstem dlatego, ażeby władza komunistyczna rozwiązała tak zwany problem ukraiński i tym samym doprowadziła do tego, ażeby Polska powojenna była państwem jednorodnym etnicznie. Władze zastosowały zasadę zbiorowej odpowiedzialności. Za działania UPA odpowiedzieli cywile bez względu na to, jaki był ich stosunek do podziemia ukraińskiego. Wywieziono na przykład Łemków z Beskidu Niskiego, gdzie UPA nigdy nie miała realnego poparcia.
Rodziny wytypowane do przesiedlenia miały 2 godziny na spakowanie się. Potem czekały ich setki kilometrów podróży koleją w trudnych warunkach i osiedlenie w poniemieckich domach. Podejrzewani o kontakty z UPA, w tym kilkaset kobiet i dzieci, trafili do centralnego obozu pracy w Jaworznie. 160 osób zmarło w nim z głodu, w wyniku chorób czy tortur. W miejscowościach, do których skierowano przesiedleńców, nie mogli oni stanowić więcej niż 10% mieszkańców. Byli przekonani, że ich pobyt jest tymczasowy i szybko wrócą do swoich domów. Wysyłali podania, przedstawiali wiele dowodów na to, że zawsze dobrze życzyli władzy ludowej, że zostali wywiezieni przez pomyłkę, że nie są Ukraińcami. Dołączali nawet metryki chrztu i zaświadczenia, że są wyznania rzymskokatolickiego. W ogromnej większości przypadków nic to nie dało. Przynajmniej do połowy lat 50. władze komunistyczne stosowały wobec ludności ukraińskiej, wobec przesiedlonych, politykę asymilacji czy polonizacji tej ludności. Zakazywano nauczania czy używania języka ukraińskiego, kultywowania również religii w obrządku grecko-katolickim czy prawosławnym. A więc tutaj dążono do tego, ażeby tą ludność jak najbardziej oderwać od swoich tradycji, od swojego poczucia odrębności narodowej. Od akcji Wisła minęło już prawie 70 lat. Historycy wciąż się jednak o nią spierają. Bo choć władze PRL miały prawo zwalczać zagrażającą państwu ukraińską partyzantkę, czy miały prawo skazywać dziesiątki tysięcy ludzi na wygnanie z terenów, na których od wieków mieszkali? A teraz przypomnimy losy bohatera, który z własnej woli trafił do obozu zagłady, a potem z niego uciekł. W 1940 roku polskie podziemie zbrojne coraz bardziej niepokoją informacje docierające z Auschwitz. Zapada decyzja wysłania tam kogoś, kto sprawdzi, co dzieje się w obozie i stworzy w nim konspirację wojskową. Na ochotnika zgłasza się Witold Pilecki, uczestnik kampanii wrześniowej, a wcześniej wojny z bolszewikami. Aby zrealizować plan, we wrześniu 1940 roku daje się aresztować podczas łapanki w Warszawie. Ma fałszywe dokumenty Tomasza Serafińskiego, polskiego żołnierza, o którym sądzono, że nie żyje. I jako Serafiński we wrześniu 1940 roku zostaje wywieziony do Auschwitz. Więźniem obozu był ponad 2,5 roku. W ekstremalnie trudnych warunkach zorganizował ruch oporu i przygotował plan zbrojnego oswobodzenia Auschwitz. Przemycał też sprawozdania z ludobójstwa, które docierały do AK i na zachód. Kiedy Niemcy byli coraz bliżej rozpracowania Pileckiego, zdecydował się uciec z obozu. Nocą z 26 na 27 kwietnia 1943 roku, dzięki wielu zabiegom, udało mu się dostać do komanda pracującego w piekarni poza obozem. Z 2 współwięźniami, Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim, dzięki dorobionemu kluczowi, wydostał się z budynku i zamknął w nim SS-manów. Po kilku dniach byli już w Bochni. Następne 3,5 miesiąca Pilecki spędził w pobliskim Nowym Wiśniczu, w mieszkaniu zastępcy dowódcy placówki AK Tomasza Serafińskiego, tego samego, pod którego nazwiskiem przebywał w obozie. Nieprawdopodobny zbieg okoliczności. Okazało się, że Serafiński nie tylko żyje, ale i pomógł przeżyć Pileckiemu. Potem Witold Pilecki, awansowany na rotmistrza, walczył w Powstaniu Warszawskim. Gdy upadło, znalazł się w niemieckiej niewoli. Po wyzwoleniu obozu jenieckiego służył w 2. Korpusie generała Andersa we Włoszech. W październiku 1945 roku wrócił do Polski. Miał organizować wywiad dla legalnych polskich władz na emigracji. W 1947 roku aresztowali go komuniści. Podczas śledztwa był nieludzko torturowany. Żonie wyznał, że Auschwitz to była igraszka w porównaniu z tym, co przeżył na Rakowieckiej w Warszawie. Został oskarżony między innymi o szpiegostwo, przygotowywanie zamachu na dygnitarzy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, nielegalne posiadanie broni i posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Sąd wojskowy skazał go na karę śmierci. Wyrok, strzał w tył głowy, wykonano 25 maja 1948 roku. Ciała rotmistrza nie wydano rodzinie. Prawdopodobnie zakopano je na tzw. łączce na wojskowych powązkach w Warszawie. Dzięki pracom ekshumacyjnym prowadzonym przez IPN jest szansa, że szczątki bohaterskiego rotmistrza zostaną odnalezione. Dwudziestego 3 kwietnia 1911 roku urodził się Józef Cyrankiewicz. W okresie międzywojennym socjalista. Podczas okupacji działał w podziemiu. Był więźniem Auschwitz. Po wojnie związał się z komunistami, a przede wszystkim funkcją premiera. Tę pozycję osiągnęliśmy naszą pracą,
pracą klasy robotniczej, całego narodu. Rządem PRL kierował ponad 20 lat. To absolutny rekord. Zmarł w 1989 roku. A na koniec dowiemy się, jak to się stało, że wielki Lenin w Nowej Hucie stał się punktem zapalnym. Wzrost 6,5 metra, waga 7 ton. Największy w Polsce Lenin stanął w centrum Nowej Huty w Alei Róż. Pomnik został odsłonięty 28 kwietnia 1973 roku. Sponsorami, mimo woli, byli pracownicy Huty imienia Lenina. Zabrano im na ten cel 3-miesięczne premie i trzynastki. Od początku nie mieli więc powodów, aby lubić przybysza ze wschodu. Przeciwnie, dygnitarze partyjni wreszcie mieli gdzie składać kwiaty i organizować uroczystości. Lud Nowej Huty stale dawał do zrozumienia, że nie akceptuje nowego, stałego mieszkańca. W 1979 roku zorganizowano nawet zamach bombowy na Lenina. Myśl była prosta jak czyn, ale nieskuteczna. Wybuch spowodował, że w budynkach w pobliżu monumentu wyleciały szyby. Zamach zepsuł także dni leninowskie, podczas których, jak pisała prasa, przedstawiana była postać i rola założyciela pierwszego państwa, robotników i chłopów. Sam Lenin pozostał na swoim miejscu. Zniszczona została tylko jego pięta, zapewne Achillesowa. Władze i prasa oburzyły się. Zapowiedziano drobiazgowe śledztwo i ukaranie sprawców zbrodniczego czynu. Ten zamach to symbol zaślepionej wrogości i zrodzonej z niej destrukcji. Okazało się, jakie owoce rodzi wrogość do socjalizmu i naszej partii. Grzmiał Kazimierz Barcikowski, pierwszy sekretarz krakowskiego komitetu PZPR. Sprawcy zamachu jednak nie wykryto. W latach 80. Lenina trzeba było coraz bardziej chronić przed młodzieżą, która wielokrotnie dawała dowody, co myśli o przedłużającym się pobycie niemile widzianego gościa. Protesty przybierały coraz bardziej radykalne formy. Sytuacja zaogniała się. W końcu w 1989 roku młodzi ludzie wymusili zmiany. Pytania typu, co dalej zrobić z Leninem, no są trochę śmieszne, ponieważ zrobić trzeba jedno, trzeba go po prostu usunąć. Dziękuję. Ostatecznie pomnik zdemontowano 10 grudnia 1989 roku. W 1992 roku kupił go szwedzki biznesmen i od tamtej pory nowochucki Lenin stoi w skandynawskim parku osobliwości, choć nieco odmieniony, z kolczykiem w uchu. Do Nowej Huty wódz wrócił tylko na kilka dni w 2014 roku. Trudno go było rozpoznać. Stanął nie w Alei Róż, tylko na placu centralnym. Był mały, zielony, a do tego sikał. I tak idee Lenina sięgnęły bruku.